Kto dzisiaj wygra? Lechia. A jaki wynik według ciebie będzie? 3-1. Studenci są aż do podpisu, czy? Do kompletu koszulki, żeby mi dał kuciak. Bo na ostatnim meczu dostałem, bo koszulki nie mógł dać. Niedzielny wieczór po raz pierwszy w 2023 roku, konkretnie 29 stycznia na Polsat Arena. Witam Państwa, Marcin Gałek. Przed nami mecz 18 kolejki PKO BP Ekstraklasy, a w nim Lechia Gdańsk, Wisła Płock. Gramy o 17:30. Panowie, początek, ważny, dyscyplina, zaangażowanie, zespół i mądrość, to co powiedziałem. Wy macie być mądrzejsi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Kto wygra? No tak, słuchaj, zakończyłem strzelanie, to musiałem też rozpocząć. A tak poważnie to mega ważne 3 punkty, dużo poświęcenia, bo momentami mogło to wyglądać, że się bronimy, ale mieliśmy plan na to spotkanie i cieszę się, że udało się go zrealizować, że każdy się poświęcił dla drużyny i na koniec cieszymy się z mega ważnych 3 punktów. Powiedz mi, czy czymś Wisła nas dzisiaj zaskoczyła? No nie, bo wszyscy wiemy, że Wisła ma bardzo dużo jakości, szczególnie w środku pola, mają dobrych piłkarzy, więc byliśmy przygotowani na to i cieszę się, bo też wiadomo, jak się gra, jak jest się, że tak powiem, pewnym utrzymania, tak jak Wisła jest w środku tabeli, ma ten luz, my tego luzu jeszcze nie mamy, ale robimy wszystko, żeby jak najszybciej mieć ten luz, być coraz wyżej w tabeli i cieszę się, że zaczęliśmy od zwycięstwa. I jaki jest plan, żeby być coraz wyżej w tej tabeli? Bardzo proste, wygrywać. Jeżeli zespół będzie chciał nawet w momentach cierpienia jakiegoś na boisku, ale być funkcjonować razem, pomagać sobie, asekurować wszystko, to osiągniemy cel. Ja jestem przekonany, że my możemy i będziemy grać lepiej w piłkę niż dzisiaj. I na pewno tak będzie. Na to, co zrobiliśmy, to potem oddaję, tak? Brawo drużyna, brawo.
cichutko. Po cichutko, po cichutko jedziemy tak. Siadamy. Weź to stąd. Czekaj, Lech jak dajesz. 3 punkty dzisiaj masz. Proszę głosie. Jedziemy.